Rafał, gratulacje przede wszystkim z powodu powołania. Chciałem zapytać, czy jesteś tak samo zaskoczony, jak chyba większość kibiców w Polsce? No, jestem tak samo zaskoczony, jak cała Polska wręcz. No, dziękuję bardzo. Na pewno się tego nie spodziewałem. Dziękuję bardzo trenerowi i mam nadzieję, że gdzieś tam się odpłacę mu za to powołanie. Powiedz, w jaki sposób dowiedziałeś się o tym powołaniu? Z mediów może, czy już ktoś wcześniej, trener się z tobą skontaktował, żebyś uważnie śledził tę listę powołań? Powiem szczerze, że gdzieś tam wczoraj po treningu dostałem SMS-a od trenera Podolińskiego, żebym uważnie obserwował powołania do pierwszej reprezentacji, bo może być niespodzianka. I gdzieś tam miałem to z tyłu głowy, ale na początku raczej myślałem, że gdzieś tam sobie żartuję i gdzieś tam sobie ze mnie jaja robi, no ale wieczorem okazało się, że mówił prawdę, także jestem wdzięczny i trenerowi na Wałce i całemu sztabu szkoleniowemu oraz tutaj chłopakom z Dolkanu i trenerom, że na mnie stawiają. Właśnie zobaczyłeś tę listę powołań, no i jaka była twoja reakcja? Okazało się, że to już nie jest żart. No, byłem, mówiąc szczerze, bardzo, bardzo, bardzo zszokowany i nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić w pierwszym momencie, aż doszło do tego, że gdzieś tam czułem się, jakbym schodził z rozgrzewki przedmeczowej. Byłem tak spocony i podniecony tą sytuacją, także jestem zachwycony. To kto pierwszy złoży gratulacje? Jak zareagowała twoja rodzina, twoi znajomi, najbliżsi? Pierwszy złożył trener Podoliński i pisał mi tego SMS-a i gdzieś tam na końcu napisał gratulacje Gamoniu, także fajnie, ale mówię, no rodzina, na pewno rodzice są dumni i zaskoczeni nie mniej niż ja, a tata i mama na pewno bardzo się cieszą i wczoraj nie mogli posiąść się z radości. Właśnie dzisiaj na trening Dolkanu przyjechałeś już jako reprezentant Polski tej pierwszej kadry, jak koledzy w takim razie? Do ciebie się teraz zwracają? Jakimś większym szacunkiem, respektem? Nie, raczej jest większa szyderka w szatni i wszyscy podchodzą do tego z humorem. Na pewno im pogratulowali i mówię, no nic się nie zmieniło, bo jestem tym samym Rafałem Leszczyńskim i oprócz tego, że dostałem to powołanie, tak? Jestem bardzo wdzięczny za to, ale mówię, no mam nadzieję, że będę stąpał dalej twardo po ziemi i dążył dalej do jakichś tam większych sukcesów. Dawno nie było takich tłumów na sparingu Dolka, no to chyba taki przedsmak tego, co cię czeka już niedługo. Jesteś gotowy na to? Znaczy się, no powoli gdzieś tam zaczynam się przyzwyczajać do tego, jak to może wyglądać. Na pewno jest to miłe, że ktoś tam jest zainteresowany tym, co robisz. I no zobaczymy, no miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. O tyle wywiadów chyba, nie wiem, czy udzieliłeś w karierze, ile dzisiaj? No wydaje mi się, że nawet przez całą tą swoją przygodę z piłką nie wypowiedziałem się tyle razy, co w dniu dzisiejszym i wczorajszym przez telefon. Jak ty podchodzisz, powiedz, do tego pierwszego zgrupowania kadry? Jakiś specjalny stres może? Czy co najbardziej cię emocjonuje w tej całej sytuacji? Na co tak najbardziej niecierpliwie czekasz? Znaczy się, no na pewno czekam na to spotkanie z tymi zawodnikami, których codziennie, co tydzień mogę oglądać gdzieś w telewizji, w Lidze Mistrzów i ich podziwiać. A stresu na razie nie ma. Podejrzewam, że im dalej w las będzie, tym to się będzie nawarstwiało. Na pewno gdzieś tam wydaje mi się, że przed wejściem tam będzie jakaś nutka niepewności, jak mnie tam odbiorą i myślę, że już po pierwszym treningu będzie coraz lepiej. Mam taką nadzieję. No jak sądzisz właśnie, jak cię odbiorą? Bo przyjeżdża zupełny nowicjusz, będzie tam Artur Borus, twój idol z tego, co kojarzę. No tak. Nie wiem, jak to odbiorą, ciężko mi to gdzieś tam sobie wyobrazić. Dla nich to pewnie też jest niespotykana sytuacja. Mam nadzieję, że będzie w porządku, że nie będzie jakiejś tam nieprzyjemnej sytuacji z tym związanej, no ale liczę, że wszystko będzie fajnie. Jak sądzisz, czym tak urzekłeś Adama Nawałkę, że zdecydował się na powołanie ciebie? To już by trzeba było zapytać trenera. Ja naprawdę ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Jestem jeszcze nadal w dużym szoku. Także ciężko mi się odnieść do tego, co trener we mnie zobaczył. Czytałem wypowiedź Adama Nawałki. Bardzo w ciebie wierzy. Mówi, że jesteś człowiekiem, który przyszłością polskiej bramki w reprezentacji.
tak sam o sobie myślisz, bo te słowa naprawdę są bardzo, bardzo pochlebne na twój temat. Cieszę się, że trener tak się wypowiedział. Ja to sobie na razie myślę w kategoriach tego, że chciałbym stawiać te kroki gdzieś tam krok po kroku, tak? Pójść, nie wiem, może do ekstraklasy, spróbować się pokazać, gdzieś wywalczyć miejsce, o ile to będzie możliwe, w jakimś zespole, a mówię, na tą chwilę to skupiam się na treningach i na przyszłym meczu, który rozegramy w sobotę z Puszczą Niepołomice, także... Właśnie Adam Nawałka mówi, że jesteś bramkarzem, który już ma takie predyspozycje, żeby grać w polskiej ekstraklasie, a w Dolkanie, tak jak rozmawiałem z ludźmi, to oni mówią, to teraz to już na pewno od nas odejdzie. Jakie są twoje plany na troszeczkę dalszą przyszłość? Ciężko mi mówić o jakichś planach. Na pewno chciałbym sobie tą poprzeczkę stawiać coraz wyżej i spróbować siły w wyższej lidze, aczkolwiek ciężko mi mówić, co będzie za dwa dni czy za tydzień, skoro te trenerzy potrafią sypnąć taką niespodzianką. Także ja się nie spodziewałem tego, co się wydarzyło wczoraj i naprawdę teraz już wiem, że życie naprawdę potrafi mocno zaskakiwać. No ale też nie jesteś człowiekiem, który urwał się z choinki, bo ci, którzy chociaż trochę interesują się pierwszą ligą, to wiedzą, że jesteś piłkarzem, o którego pytają kluby z tych mocniejszych lig. Wpływają na pewno zapytania w tej sprawie do klubu, więc no nie jesteś zdziwiony chyba takim faktem. Znaczy się, no jakieś tam zainteresowanie było w letnim okienku transferowym z Zagłębia Lubin, z Lechii i z GKS-u Bełchatów. No, ale gdzieś tam kluby się nie dogadały. Dolkan gdzieś tutaj sobie postawił za cel, że może uda się awansować i chciał tą po prostu drużynę, która była i zrobiła niezły wynik w zeszłej rundzie, zatrzymać. To na koniec czego ci życzyć przed tym debiutem na zgrupowaniu kadry? Czego życzyć? Tego, żebym może naprawdę nie odfrunął, żebym został takim człowiekiem, jakim jestem i żebym wyniósł z tego wyjazdu bardzo, bardzo dużo i żeby mógł liczyć na następne jakieś tam powołania od trenera. Czego ty sam oczekujesz po tym zgrupowaniu? Liczysz na to, że pojedziesz tam, zobaczysz, jak to wszystko wygląda, po naukę, czy może coś jednak więcej? Czy wiadomo, no, każdy sportowiec jest człowiekiem ambitnym. Wiadomo, że chciałoby się zagrać, tak, ale mówię, no, gdzieś tam chodzę twardo po ziemi i raczej zdaję sobie sprawę z tego, że jadę po prostu tam przyjrzeć się, jak wygląda ta olbrzymia piłka od środka, zdobyć jakieś doświadczenie i wyciągnąć z tych treningów jak najwięcej.